Halo, witam, cześć, cześć Boże, it's me, BQB. A dzisiaj pokażę wam kontynuację ostatniego odcinka, czyli nowe anime godne polecenia. Tym razem ta lista nie będzie stricte ode mnie, tylko od widza z komentarza. Więc jeżeli chcecie więcej takich odcinków, gdzie wybieram wasz komentarz i wstawiam dane anime z waszym komentarzem na odcinek, to wiecie co robić. Tak zwane komentarze są wasze. Zapraszam. Okej, więc pierwsze anime dość bardzo mi zaskoczyło. W pierwszych sekundach obejrzałem tego anime, miałem takie... No tak, księżniczka jest mega potężna, jakieś uwu coś tam. No dobra, prawdopodobnie będzie kogoś tam pokonywała, będzie super itp. itd. Już miałem wyłączyć te anime niestety, ale takie, no dobra, widz się postarał, napisał komentarz. W ogóle zapamiętał nazwę anime, więc szacun, więc trzeba obejrzeć chociaż ten pierwszy odcinek i się przekonać do tego. I cóż, no powiem wam, że warto było zostać do tego odcinka, ponieważ anime strasznie mnie zaskoczyło. Tak jak wam na początku mówiłem, totalnie to się nie spełniło, ponieważ księżniczka okazała się być inna niż w samym początku. Ale dobrze, po kolei. Mam naszą wielką, dumną księżniczkę, która dzierży swój miecz, który nazywa się X. Jakby mnie nie pytajcie, po prostu to jest jej X. Ale dobrze, mamy na samym początku, jak wspominałem, dzielną księżniczkę, która walczy z potworami. I niestety władca demonów ją zabiera do swojej komnaty i więzi, żeby ją torturować, przesłuchiwać i się dowiadywać o tajemnicach królestwa. Ale cóż to się dzieje? Wspominałem kiedyś o takim anime, gdzie też była podobna sytuacja i anime jest bardzo podobne. Tylko że tutaj w tym anime mamy księżniczkę, która jest torturowana na przykład nie w sposób wydobywania oczu, czy przypalania skóry, czy nawet petu. Nie ma czegoś takiego. To jest anime czysta komedia, w którym jedyną torturą jest na przykład owalenie kepca dla przykładu. Nie ma takiej sceny, chociaż szkoda, że... Ale jest tam ramen. W środku nocy będą jedli ramen przy niej i ona niestety nie daje rady psychicznie tego udźwignąć. Jakby brak snu dla niej jest lepsze, torturowanie, przebijanie jakimś gwoździ... Spoko! Ona da radę wszystko to przeżyć. Ale jedzenie ramenu w środku nocy bez niej, czy okrupanie świeżego tosta, to jest naprawdę tortura dla niej. Czy tak jak w drugim odcinku, musiałem obejrzeć jeszcze więcej tych odcinków, bo anime jest wspaniałe. Przychodzi jakaś dwójka tam ludzi, jej strażników, i zaczynają sobie grać w grę wideo. I ona nie wytrzymuje mentalnie, ponieważ nie miała przyjaciół. Takie, co jest z tym anime tak? Spodziewałem się totalnie czegoś innego, ale ten anime okazał się takim hitem, że zapisuję je osobiście na swojej liście życzeń, które chcę obejrzeć w tym tygodniu. Naprawdę, przepiękne anime i polecam z całego serduszka, czysta komedia. Więc mamy kolejne wspaniałe, urocze i miłe anime. Ale przed tym kilka słów do naszego kochanego uczestnika zabawy, który napisał ten komentarz z tymi anime. Człowieku, kurwa, ile ty masz tym anime ecchi, uspokój się. Autentico, musiałem przeskipować kilka tytułów przez to, że tam jest anime ecchi. Więc nie to, że ukrywam ten komentarz, żeby tam były anime ecchi, tylko dlatego właśnie wam wspominam o to, że jeżeli was to ciekawi, to według mnie jesteście nienormalni troszeczkę, ale macie tam w komentarzu, więc jak coś, to wiecie gdzie szukać w poprzednim odcinku. Ale dobrze, więc mamy nasze kochane anime, gdzie mamy naszą małą, kochaną, kuroczą dziewczynkę, która ma wspomnienia z dawnego życia. I no cóż, przenosi się do innego świata, jak było można sobie pomyśleć, ze swoimi właśnie wspomnieniami. Tylko, że niestety, no... Dziewczyna ma lekkiego pecha, jeżeli można tak to ująć. Dlaczego? No dlatego, że niestety jest z najniższej rangi, taki wiecie, najniższy plebs, taki co człowiek przechodzi, nawet napluć się nie opłaca, bo szkoda śliny. I niestety, no, jak rodzice na nią patrzą, to takie... Wiesz co? My cię jednak nie chcemy. Tam są drzwi i możesz po prostu wyjść. Więc nasza kochana dziewczynka już od najmłodszych lat postanawia, że jeżeli ona sobie nie da rady, to po prostu zginie. Więc zbiera przedmioty pozostawione przez innych ludzi, zostaje wyrzucona z wioski, takie hip hip hura, zostajesz wyrzucona z wioski, twój sołtys kuźwa wyznacza z ciebie nagrodę, nieważne czy jesteś martwa czy żywa, takie trzeba się ciebie pozbyć. Troszeczkę niemiłe, no ale dobrze. Jeszcze jest mały promyczek nadziei w tym anime, jaki nasza dziewczyna oswaja szlama. Taki mały pokurcz, nic nieznaczący, ale jednak coś w nim jest.
coś jest w tym szlamie, co przykuło uwagę naszej dziewczynki. Można powiedzieć, że obustronna przyjaźń tych dwóch stworków jest bardzo korzystna dla nich. Jednak wychowanie, można powiedzieć, tego stworka jest troszeczkę śmiesznie. Wiecie, mała dziewczynka, która musi być przebrana za chłopaka, to jest jednak taka sprawa, która jest bardziej śmieszna niż poważna. No ale anime sympatyczne, więc polecam sobie obejrzeć. Okej, okay, te anime jest troszkę takie pokręcone, bo zazwyczaj isekaje działają w prosty sposób, że wiecie, jesteście w normalnej cywilizacji i przenosicie się do tak zwanego zadupia, jesteście super hero i w ogóle. No tylko, że w tym anime nie jest tak prosto, można powiedzieć. Ale dobrze, już wyjaśniam. Mamy naszą główną bohaterkę, która była wielką księżniczką w jakimś tam zadupie, nie zadupie, tylko wiecie, lata takie stare, że zamki i krzyżacy, dźgania ludzi po oczach, zostajesz uzdrowiony. Takie tematy, że wiecie, o co chodzi. I nasza księżniczka była strasznie, strasznie okrutna dla ludzi i postanowili ją potraktować jak zwykłą wiedźmę, czyli zaprosili ją na grilla, na którym ona była główną przystawką, ale nie, to źle zabrzmiało, prosto nie wiecie, jak się robiło z wiedźmami w starych czasach. Rozumiecie mnie, co nie? Nasza główna bohaterka odrodziła się w nowoczesnym świecie, czyli w XXI wieku. Sorry, ale mnie to bawi, że nowoczesny, dobra. Mniejsza z tym. I postanawia zmienić swoje życie, że wcześniej mordowała, była okrutnym stworzonkiem, że aż zwykłe wieśniaki przyszły i ją spaliły, to teraz postanawia stać chirurgiem, który ratuje życia wielu ludziom. I mamy w nim pokazane, że wszyscy przychodzą, kłaniają jej się w pas, dziękują, etp. itd. Wiecie, po prostu boskie rączki ma kobieta, że tak uzdrawia wszystkich ludzi swoją wiedzą. Tylko że jest jeden mały incydent, przez który nasza bohaterka traci życie. A dokładnie latanie samolotem. Dlatego pamiętajcie, jeżdżenie BMW 36 pod sklepem i zajebanie w ścianę jest bezpieczniejsze, bo... Bo tak, nie wiem, nie lubię BMW 36. Ale mniejsza z tym, dobra. Nasza bohaterka ginie oczywiście, o nie, wielka tragedia. I uwaga, odradza się w swoim starym świecie, czyli cofnęła się w czasie po prostu. I teraz boom, łeb rozwalony. Będzie naprawiała swoje błędy, czy cokolwiek będzie się robiło z tą wiedzą, którą posiadła. I szczerze, aż mnie to zaciekawiło, jak to dalej się rozwinie. Bo podejrzewam, że nasza bohaterka będzie teraz wielką medyczyną i w ogóle. No ale bądźmy szczerzy, technologia troszeczkę różni się z tego zadupia z naszą technologią obecnie. Jestem po prostu zwykle ciekawy, jak ona sobie poradzi w tym nowym, ale jednak starym świecie. Więc w tym anime mamy walkę dobra ze złem, ciemności z jasno... Nie, już. Chciałem zrobić fajny step, ale mi coś nie wyszło, no sorry, wiecie jak to jest. Więc mamy naszego głównego bohatera, istnego demona, ale nie, że z charakteru jest podły, chociaż no jest, ale nie o to w tym chodzi. Mamy naszego demona, dosłownie demona, którego wysłali do ludzkiej szkoły. Żeby znalazł jakiegoś lolita albo boja, powiedział: ty, jesteś wybrańcem, zapraszam cię do mojego gangusu, będziemy razem pracowali. I w sumie poniekąd się udaje coś takiego zrobić, tylko z małym szczególikiem. A jaki? No, nasz główny bohater, dochodząc do szkoły, od razu spotyka piękną loli z blond włosami, z długimi włosami, z piękną buzią. I ogólnie już czuję takie zauroczenie, ale okazuje się, że jest mega popularna i wszyscy to nie lgną, ale no... Nasz główny bohater chce ją jakoś tu przygarnąć. Ona też daje jakieś zainteresowanie jemu, że wiecie, nie jest coś takiego, że on przychodzi do niej, ona się patrzy na niego jak na psa. Tylko nie, wręcz przeciwnie, że jakiś tam błysk, nadzieja istnieje. Tylko że jednak, no nikt się tego nie spodziewał, jak to w romansie może być. Albo w kolejnym do Telefriza, nikt się tego nie spodziewał. Nasza piękna lady okazała się być aniołem, która przejrzała naszego demona i wali mu lepę na ryj i można powiedzieć, że no cóż, no obezwładnia go i ten nasz demonek zostaje jej pieskiem, można powiedzieć. Dlaczego? Dlatego, że dostaje kolorową, ładną smycz, przez którą musi wykonywać jej zarobiste rozkazy. No, a potem zaczyna się walka na seksapil. Wiecie, jak mieliśmy te anime, że jedna osoba próbuje wymusić wyznanie miłości w drugiej. Macie na ekranie te anime. To zaczyna się taki fragment, później w ogóle kuźwa jakieś ujemuje dzikie wasze. Anime jest mocnym średniakiem jak dla mnie, ale po prostu jest przyjemne do oglądania. Wiecie, wracacie sobie po pracy, po szkole, odpalacie sobie, podjecie sobie, jest takie... Okej, wyśrodkowane po prostu. No, więc po prostu ostatnie anime.
Jak wiecie, ja Mr. BQB nie za bardzo lubię anime ecchi, hentai, harem. No tak za bardzo do mnie te anime nie przemawiają po prostu. Próbowałem nawet nagrać wam taki skrót tych anime, ale po prostu nie potrafię tego ubrać w słowa. Dlatego znalazłem osobę, która potrafi to zrobić. Znacie ją? Ale nie jestem pewien, czy ją poznacie, dlatego mała podpowiedź, ten człowiek ma wiele imion, między innymi Nadzieja III Rzeszy, legenda, ale najbardziej słynie z tego, że po prostu jest kaczorem. Zapraszam. A więc dobra, skoro już tu jestem, to na najbliższe 5 minut trochę nas popierdoli w kwestii polecanych anime. Dla jednych z fiutem w garści to będzie normalka, a dla reszty mega popierdolone gówno. Ale kończąc ten wstęp, wpadamy w świat ecchi jak syn sąsiada. Do studzienki, zapraszam do oglądania. Hey girl, you wanna be my world? Get showered diamonds and some pearls. Not trying to make you my night girl. I'm gonna treat you right like I'm... Oż ty skurwysynu z wyrolu mały, dalej to oglądasz? Po takim wstępie nawet? Chcesz się dowiedzieć o tych anime jednak chcesz to kurwa widzieć? No dobra, to jak już chcesz, no to pogadajmy o tych z wyrolach. A jak już gadamy o tych z wyrolach, to też może o sadystach, a konkretnie jednej sadystce, która jest główną bohaterką naszego super anime. No, dobrze słyszysz. 13-letnia dziewczynka czerpiąca satysfakcję z zabawiania się kosztem innych. A jak nie wiesz, kto to sadysta, to możesz sobie zawsze to stukać w Google. Jak już to zrobiłeś, to masz pierwowzór tego, co ja mam na myśli, moja główna myśl, nie? A główna bohaterka sama jest w fanklubie tych bohaterek miasta, czarodziejek, super obrońców ziemi. No ale żeby nie było tak fajnie, to nasze czarodziejki muszą mieć jakiegoś Nemezis. No i dlatego ta mała pierdolnięta piara, co wygląda jak Anna Frank chowająca się pod podłogą, jak Niemcy wchodzili, postanawia z takiej małej, cichutkiej, fajnej dziewczynki zrobić kurwa cosplay Lorda Vadera i przejść na ciemną stronę mocy, ubierając podobny kostium i zapierdalać tutaj z powrotem po mieście, torturując coraz bardziej kreatywnie te nasze czarodziejki. Chociaż torturując to może za mocne słowo, ja to bardziej bym podpiął pod któryś artykuł i molestowanie seksualne. No, trochę pojebane, nie? No może trochę i tak, ale jak sam obejrzysz, to zrozumiesz. Ja musiałem, bo ktoś mi kazał i teraz będę musiał oczy umyć kretem. No ale dobra, tyle ode mnie, trzymajcie się, cześć i hej. Lekko pojebane, ale ludzie cię kurwa znienawidzą. Nie wiem, co ci mówię. To będzie takie, słuchaj, to jest takie, jak masz kurwa na przykład wybory, nie? Połowa ludzi jest za tą partią, połowa jest za tą, no to tak. Połowa będzie za reakcją taką, że co z tobą zrobić po tym odcinku. Druga połowa, która z chęcią obejrzała ten odcinek, będzie miała taką reakcję. O kurwa. A ja będę wyglądał tak, po tym jak już skończyliśmy, kurwa. Jak będę mył sobie oczy, kurwa, jebanym kretnym. Potem, kurwa, zjem sobie cheatosy, kurwa, jumbo, żeby zagryźć wstyd, kurwa, po tym. A razem wyglądał tak, kurwa, siedzę z tyłu i się nie odzywa. A, kurwa. Na sam koniec taki, kurwa, żeby zwiększyć, kurwa, odcinek przyjdzie, kurwa, ten ziomek, co od niego była ta lista, zrobi, kurwa, tak, kurwa. Cisza, lekka pojebane, lekka pojebane. Ale go. Jak to mówili, kurwa, w 13 wieku ludzie ruszą z widła z pochodniami, kurwa, na zamek.